Pass that back to the gang, your boy. Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Matykonix i witam was serdecznie w kolejnym odcineczku, już czwartym chyba odcineczku z serii Od Wieśniaka do Cwaniaka i dzisiaj oczywiście jest Cwaniak Dawid ze mną. Siemano, witam. Tak, witam was i że jesteśmy cwaniakami, znaczy to w sumie cwaniakami jeszcze nie jesteśmy. Dzisiaj będziemy sobie robić żniwa. Na poprzedni odcinek zapraszam do właśnie Dawida, jeżeliście nie widzieli żniw jęczmienia. Poza odcinkiem dokończyliśmy sobie żniwa jęczmienia na wszystkich polach i dzisiaj będziemy sobie kosić dalsze pola. Ogólnie jak widać, tutaj jest cały jęczmień. Ja mogę jechać już? Tak, ty jedź. Ogólnie dzisiaj Dawid będzie nam prasował, także ty możesz jechać. A właśnie później ja będę jeszcze prasował, ale to później. Jak widzicie, tyle mamy tutaj jęczmienia. Mniej więcej nie wiem ile ton, jakoś tutaj trochę przyczep wysypałem. Jak będziemy sprzedawać, to wtedy będę dokładnie wiedział. Dobra, to ty sobie jedź, a ja zasiadam do kombajnu i będę mógł sobie zaczynać. Że tak to powiem. Ogólnie naprawiłem wistulę. Wydałem na to 550 zł. Na naprawę tej wistuli. O, złotówki żeś dodał. Tak, właśnie. Miałem powiedzieć. W końcu dodałem, bo ty żeś znowu zapomniał na swój odcinek, więc... Bo ja tak dołączam i ty mówisz teraz, że złotówki. Ja mówię, przecież nic nie pobierałem. A ja po prostu mu pobrałem, tylko że nie zaznaczałem. No, widzisz, pomyślałem. Dobra, to ty se prasuj. Później ogólnie jeszcze będę sobie zbierał kostki. Oraz właśnie też sobie poprasuję, prawdopodobnie. Dobra, teraz tak, fajnie by było tu wjechać jakoś, czekajcie. A, bo ty jesz pszenicę. Tak. Pszenica ładniejsza jest od pszenicy w kosze. Po owsie byś nie miał tego ścierniska. No, dlatego, kurde, tu krzaki nie popcinę. Albo dobra, wiecie co, jednak sobie pojadę od drugiej strony. Bo mi będzie lepiej. No. Ten kombajn, jak się jedzie nim, to nie jest jakiś głośny. Nie. Tylko jak na tak taroć, no to nie jest głośny. Właśnie się dziwię. Tylko ciekawe, jak przy włączaniu będzie. Głośny będzie? No nie wiem, ja tam coś ściszyłem dźwięk. No to wyjedziemy sobie tak. Albo dobra, kosimy od razu poprzeczniach. O. Sobie. Tutaj, elegancko. Teraz tak. Włączamy. Kurde. Tylko ja nie wiem, czy on nie będzie za głośny. Ty go ściszałeś na swoim odcinku? No, jak Władzie miałem na 30%, no to jego na 10%. Aha. Ja myślę, że go odpaliłeś, to ja już go ściszyłem, bo już słyszałem, że jest za głośno. No. Nie no, mam nadzieję, że będzie dobrze ogólnie, także... także no. Dobra, obkoszę sobie ten poprzeczniak tutaj. Sobie. Czekajcie, oj. Czemu tu nie chcę do tyłu jechać? Naprawiłem tą wistulę właśnie pod odcinkiem. A ona do tyłu ciężko ma. No właśnie widzę, że do tyłu to się ledwo zbiera. No ale trudno. Ale nie, powiem ci, że jest cicha. Jak na taki sprzęt stary, to jest naprawdę mega cicha. Porównując do bizonów, to jest cicha. Bizony to strasznie się robi, na przykład. Także no. W sumie tak się zastanawiam, jeździć na jedynce czy na dwójce? A to ja jeździłem jedynkę i gaz w podłogę. Widzę, że nie ma różnicy. Także no. Ci powiem. Obkosiłem dwa razy poprzeczniak. Sypnęło 350 kilo, także. No ale to wszystko wymaga wapna i ołowiu. Także no, tak jak mówię, no w tym sezonie no nie będzie jakichś zbiorów zarąbistych, niestety. Ale tak jak mówiliśmy, no te pola ani nie były ogarnięte, ani nic, także... Możesz się nawet tutaj przebiec na te pole co kosze i zobaczyć, co tutaj ono wymaga. Wymaga orki i wap. Tak? Już chodziłem wcześniej, bo patrzyłem, co gdzie wymaga. Także no... Wygląda to jak... W ogóle na pewno mamy do orki obowiązkowo, ale no. I tak gramy w serii raczej cały czas. Tak, tak. Właśnie to mówiliśmy na twoim odcinku chyba. No. Ale wapno... Ja będę miał koniec. Wapno ogólnie kiedy byśmy dali? Będziemy dawać w tym sezonie? Na jesień wapno? No wapno zaczęła dawać po ściernisku. No właśnie. Po...
tylko się pytam, czy dajemy, no bo to trzeba będzie oczywiście załatwić sprzęt do tego. Zależy, czy będziemy mieli pieniądze. Właśnie, laptop przecież twoje też kosztuje, inflacja te sprawy. Także no. Bo mamy 1700, a wapno kosztuje, no, sprzęt będzie kosztował 500 pewnie. No. Od jakiegoś sąsiada trzeba było pożyczyć. Ue, tu to widzę... 50 kogoś przyjął. Przy miedzy coś jeszcze ta pszenica, widzę, nie dojrzała miejscami. O matko. A to chyba sąsiad wziął pryska i dlatego nie urosł. Tylko, że... Roundupem przeleciał i zwiędła. Tak, na pewno. Też tak myślę. Ogólnie to ty możesz tu podjechać mi, jak możesz 30. Bo ja powoli będę sypał się, nie? Gdzie nie dojrzała jest? Ła, to musiał zahaczyć. Na pewno zahaczyć. Będę opryskiwać. Dobra. A już palę. To pal. Gościu. Dobra, tu cień jest, to tak trochę gorzej widać. Ale nie no, żniwa tak to wistulo. Moim zdaniem spoko, nie? Bo już tym bizonem, już to bizon... Kompletnie moim zdaniem by na tę serię nie pasował. Za duży był. By był za duży. I po prostu też ten bizon to już jest taki, no kurde, na każdą serię zawsze bizona się brało. Tak w locie naprawdę. Sypiemy? A wiesz a nie, co? Nie będziemy mogli, bo tutaj masz ten drzewa. Więc ja ci to chyba nie wiem, gdzie cię ustawić. No postaw tam koło ten, na drodze. Dobra, zostawię. No. Jo. Zostaw se i możesz dalej tam prasować. Bo ogólnie będziesz chciał jeszcze dzisiaj pokosić, bo jak później będziesz chciał jeszcze se poprasować, to ty najwyżej przejmiesz kombajn, nie? No. No bo będziesz pracował raczej to, co kosisz, bo ja tutaj spracuję zaraz wszystko. No tak. Bo... Znaczy... Do zarąbania. Bo mamy jeszcze do prasowania pole, które skosiłem po odcinki jęczmienia, ale w sumie na tym polu... Chyba, że pojadę na tamte, co żebym kosił poza odcinkiem. Ja bym pojechał na tamte, żeśmy, że... Właśnie, żeby nie było, że to odcinek na jednym polu robię. Bo jeszcze będę ja dzisiaj zbierał. Ja nowie gdzieś. Zbieranie najwyżej sobie zrobię na tym, co teraz prasujesz. I będzie git. O, zajebiście się na tą kółkę. Kurde, ale ta pszenica jest taka ładna. Ci powiem. O Boże! Co? Ja się zagapiłem. Bo to przecież nie piszczy tutaj, jak w tych nowych kombajnach, że pełny jestem trochę brzemówny, ale to nieważne. Dobra, trzeba cofnąć. Sobie. Rurę trzeba otworzyć. Rura to w sumie powinienem cały czas otwarto jeździć. A nie jeżdżę. Ja się dopiero po pierwszym sypaniu. No mówię, w sensie taki. O. Dobra. Elegancko. Dobra, włączymy najwyżej go, żeby wiadomo. Rób tak, bo na tym polu żeś zdupcył, bo ty nie, żeś jak żeś to kosił, to żeś ten, żeś nie czekał aż się słoma wysypie i na całej drodze jest słomo. No właśnie, ja cały czas zapominam, bo na przykład w innych kombajnach to chwilę trzeba odczekać, aż ona się pojawi, a tutaj jak zaczniesz tak kosić, to od razu się ona wysypuje, nie? I to jest właśnie więc taka... Więc po prostu jak dojeżdżasz do końca, to się zatrzyma i niech ona się wysypie. No. Znaczy jak do końca, to chodzi o początek, czy jak zaczynasz kosić, to nie, wtedy, bo jak dojeżdżałeś do końca, są przejazdy. Ale jak zaczynam kosić, to też ona od razu odchodzi, że wysypuje się, o to mi chodzi. No to trzeba idealnie szybko wjechać, albo poprzeczniaki powycinać już. No powycinałem właśnie trochę poprzeczniaki. Dobra, mogę jechać pracować, bo ty jedziesz tam, to ja wjadę tu za ciebie i tu będę pracował. No. No jeszcze chwilę pokażę, bo ja dopiero 8 minut mam. Kurde, ale lagi! O Jezu, czekaj, bo... Boże, wiadek. Kurde, tu na drogę wywaliło. Ogólnie... miałem taką rozkminę, jak sobie ogarniałem serwer, gdzie mówiłem chyba o tym. Że, bo jak widzicie, tu jest taki land, mały lasek, fajny. Nie należy on niestety do nas, ale jakbyśmy go kupili... to byśmy mieli tak naprawdę tutaj, jak widzicie, takie fajne złączenie, co nie? I wtedy, jakbyśmy kupili ten las, to byśmy mogli go wyciąć, powiedzmy, i zrobić tu pole, nie? Ja sobie myślałem nad takim pomysłem, dajcie znać, co o tym myślicie, bo moim zdaniem byłby to fajny pomysł, żeby tak zrobić, także... Nie wiem, co ty o tym myślisz.
No byłoby kiedy, ale na pewno nie teraz. Jeszcze. No nie mówię, że teraz, ale na przykład za kilka sezonów, bo to przecież no, też tak. Dużo pieniędzy kosztuje ten lat, bo on kosztuje chyba 20 tysięcy. Ale teraz jak zmieniłeś na... A, bo to nie włączyłeś pojęcznika. Tak się wiesz, ło! Jak pracuje z tym łapkiem. Tak jak chce jeść. Dobra, trzeba było trochę nos wysmarkać, bo jak wiecie, jestem chory jeszcze. Kurde, boleś wywalił te słomy, teraz jej nie zbiorę. To już teren nie nasz. To jest za kalipa, że on tak szybko wysypuje. Ale nic nie zrobił. To ogólnie on... Ja ten, wiesz, jak kosiłem tamte pole, to tam też trochę na szosę wyleciało. To teraz wszystko wygląda. Będziemy z wiaderkami łacić zbieram. No. Bo z pierwszej osoby kosiłem i zapomniałem całkowicie o tym, bo to, wtedy cośmy na Discordzie gadali o 10. Wiesz, nakręcą pewnie na tej drodze. Będzie tych kostek, ci powiem trochę. No, to cholery. No? Kurna, jak ja nienawidzę, że ten Władek szybciej do tyłu jedzie niż do przodu. No to jest właśnie taka... lipa też. Ale to są polskie mody, no co mam powiedzieć. Klimat polski mody. Ja. Dobra, ja tu jedynkę chyba przecież jak będę cofał, bo... Nie, nie zapomniałem, że mamy przecież wgraną tą kamerkę. Fajną, możemy sobie patrzeć. Kurde. Ale to w Tuli tak chyba ładnie nie wygląda. Nie gra sobie klikę. No bo ogólnie oryginalnie już jest to git. Wygląda, nie? Także wiesz, dobra, pojadę sobie z tamtej strony, żeby ci nie przeszkadzać. A ile masz tych procent? 50 mam już. To jak dojedziesz do końca, to jedź tą stroną, gdzie ja jadę, to ja podjadę 30 i możemy w locie wysypać. Dobrze. To można tak zrobić. Bo ogólnie, właśnie, też to słomę, co ty pozbierałeś u siebie na odcinku, to wsypałem całą słomę do krów, bo już tam miały mało, ale dzisiaj już jak będę to sobie zbierał, to już pewnie do stodoły będziemy to układać, nie? Tylko, że tam w stodole widziałem, że też trochę mamy tych kostek. No resztka tam już tak z któregoś roku tam była jeszcze. No. Jest stare, a tutaj to świeże będzie. No. Także no. Kurde, ale też dziwa, wistudo są takie klimatyczne. Nie? No, jak ja tak patrzę z daleka, jak to jedzie z tą otwartą rurą, zajebiście. Zajebiście to wygląda. Dobra. Jeszcze, ale wincie też fajnie nam to wyszła ta wistuda, powiem. No. Dobra, to już teraz chcesz, dawaj w locie może już, jak ty chcesz w locie. No, no. Już jadę. Tak jak wydaje mi się, 30 ja ruszę, to... To ja tu poczekam może na się. Nie, to ty jedź, bo ty ile masz? No ale 80 to już nie dojadę, to teraz się zatrzymam. To albo dobra. Powoli jedź, po prostu jedź ze 3 na godzinę, na przykład albo 2. Dobra. O Boże, 3 na godzinę to tak trochę czy wolno. No w realu byś kosił 2. No, no wiem o tym. Ale tutaj, czy nawet to fajnie wygląda, tylko że wtedy to bym te pole kosił mniej szan, nie? Ło, dobra. Sypiem. Ale ona szybko wysypuje. Dobra, wika szybko jest. Już 500 kilo wysypa. Kurde. Nie no, takie żniwa to ja rozumiem. Elegancko. Tak. Dobra, to ogólnie mam 13 minut, więc możemy się już powoli zmieniać. Ej, bo tu jest 95%. Ty jedziesz to wysypać, czy mam jechać? To ty jedź, wysyp to. Właśnie, bo przecież my nie mamy silosu. Czekaj, gdzie to pszenicę będziemy sypać? No do stodoły jedynie. No dobra, do stodoły, to trzeba miejsce tam zrobić. Zapomniał. No bo tam już... Boże, co to było? Co? Taki dźwięk słyszałem przez ułamek sekundy, jakby, nie wiem, szybę wybiło. Ale bez kitu. Chłopie. Czekaj, bo tu jest siewnik. Jak ja mam to wysypać, czekaj. To wiesz co, bo to tam, gdzie jest jęczmień, to już nie ma sensu moim zdaniem wsypać, bo to i tak jeszcze tam muszę podgarnąć. Więc... Czekaj, ja wyciągnę te maszyny. Więc tam, czekaj, gdzie są te maszyny, silnego po prostu... popa byś dał. Już ci daję, masz, te silnego popa. Cwaniaka.
Widzę kosa, żeś też wyciągnął. No, wyciągnąłem. Żebym właśnie zapomniał ogarnąć, ale nie spodziewałem się, że zasypiemy ponad przyczepę. Myślałem, że to będzie max przyczepa. I że będzie na przyczepie to trzymać. Ale zajebiste jest takie to, że ty kosisz, a ja już mam pełną przyczepę i jadę to wysypywać. Tak realnie, no. Nie że ci losu, tylko że... Tak, tak. Chyba, że... Tylko kurde, no. Też zapomniałem, bo miałem zmienić rozrzutnik ogólnie. Bo myślałem też, że owiec będę kosił. I tak myślałem sobie teraz, tak sobie teraz myślę, że mogłem w sumie rozrzutnik zmienić na przyczepę, bo on chyba nie jest zmieniony. To wtedy by nie było problemu z wysypywaniem, bo byś przyczepę zostawił, byś wziął rozrzutnik, nie? Tak, tylko i tak będzie trzeba wysypać, żeby później na owiec mieć miejsce. No. A obstawiam, że owsa może nie jedzie aż tak dużo, to by na przyczepę się tylko zmieścił. Na spokojnie moim zdaniem, by się zmieścił, czyli na przyczepę. No i to najwyżej zostawiłem, bo na rozrzutnik nie zostawiłem, bo będziemy o boarding rozmawiać. Pewnie tak, tak. Żebyśmy zostawili na przyczepę i na przyczepie by se leżał. I najwyżej jakbyśmy potrzebowali coś przewieźć, to byśmy se rozrzutnik brali, nie? No to jest takie typowe na polskiej gospie. No przyczepa zajęta, to rozrzutnik bierzemy sobie. Dobrze, że chociaż nie jesteśmy takimi biedakami, mamy tę hydraulikę, w sensie z przyczepie, że nie muszę tylko rękami zwalać. Póki co działa. Przecież remontowałem ją dopiero co. Odmalowałem jeszcze... Pokupywałem się z kuchniną do niej. Także wiesz. To wiesz co, ja sobie dojadę do końca. Bo już prawie skosiłem całe pole. Ty, to wiesz co, już dokończę chyba koszenie tego pola. Bo tu już zostało dosłownie z dwa przejazdy. Więc ja już sobie to najwyżej dokończę, będę miał 20 minut. I dobra. Wiesz co, ja już chyba nie będę robił prasowania, bo... Chyba, że chwilę, bo potem mi na zbieranie nie wystarczy czasu. Także najwyżej zrobię tak, żeby dokończyć. A ty z wozu w końcu wysypałeś, czy nie? No, wysypałem w pewien sposób taki. Na pomocą moda musiałem. No, bo ten później sobie zepsuję pytanie. Właśnie, bo też po tego wozu nie mówiłem. Ile masz? Tonę mam. Starczy mi miejsca do końca chyba. Tak, pojeżdżę. Ogólnie nie mówiłem, ale nasz wóz okazało się, że jednak jest zepsuty. Nie da się z niego wysypywać, przynajmniej na ziemię się nie da, nie wiem jak do schodu. Więc taka jest trochę lipa z tym naszym wozem. Po prostu się nie da. Jezu, jaki to jest klimat, ja pierdolę. No, chłopie. Czy pamiętasz smak 80 lat? W sumie to jest taki klimat. Pojedziesz z powrotem, a tu ty już bierzesz na raz, tak? No tutaj tak, ale tam jeszcze zostało mi, jak widzisz, taki malutki przejazd. Rurę i zrobi tam. O Boże, zamiast rurę wziąć, zamiast header podnieść, to rurę zrobiłem. Aha, to jak się składa rurę, to dlatego to taki dźwięk, jakbyś szybę wybił. No tak, bo jakbyś pizgnął tą rurą, tak jest. No, ale dźwięk jest tak, jakby, nie wiem, zbiłem jakieś szkło się po prostu normalnie. Przynajmniej ja takie mam. No tak, bo to jest jak tak walnie ten metal o metal. No. Malutki do paseczek, dotniemy. Kurde, jak to 30 gazuje, weź, bo ten uszczelkę wypluje. Chłopie. Dobra. Musi mieć przepał. Nie, to pszenity 6 ton prawie. Tak? No to... Ej, no, no to powiem mamy, szczerze... Tam było 3900, 4, 5 i pół gdzieś. No to powiem szczerze, z takiego pola, pomyśl, że przecież te pole nie było nic na maksa. Nie jest, nic nie zrobione. Nic nie zrobione. Tylko był jakiś tam nawóz dany i oprysk. No. Także... Nawet nieźle. Pszenica naprawdę dobrze sypie. Dobra, ogólnie... ja sobie zostawię tę wistulę tutaj. Jak chcesz, to możesz jechać kosić ten owiec dalej. No jadę teraz, także tu ci zostawiam, a ja biorę teraz Władka, zostawił odpalonego na maksa. Dobra, wsiadamy sobie do niego. Drzwi nie otwarte, czemu nie drzwi nie otwarte? Roztworzyć się, gorąco jest. Dobra. I możemy jechać. Ile to na godzinę z tym jeździłeś? Ja 6, 7. Dobra, 5 polecę. O, 6 można, bieg fajnie. Oj, ten Władek się drze teraz. Kurde. Nie no, jaki klimat jest, nie? Chłopie. No.
Ale to będzie ładna miniaturka. Ustawię tego w stule, ustawię, w łapkę ustawię i przyczepę ustawię. W końcu mi się coś uda wszystko na miniaturkę. Bo to trzeba problematyczne. Trudno, to nie. To będę dwie prace miał na jednym polu już trudno. Przecież tu zaczął prasować, to nie będę jechał przecież na kolejne pole, nie? No, w sumie to. A to zbieranie możesz sobie zrobić na tamte. Zbieranie zrobię sobie na tamte, co już prasował wcześniej. I będzie bić. Tylko zbieranie to sobie na klatkę wezmę, zrobię. Tylko wiesz co się teraz zastanawiam. Kurna, jak to zaczyna szybko sypać. Może? Już się bałem, że się tak będę myślałem, co się dopsuje. Szłopie, ja opuściłem i już na drodze było. Tylko wiesz, opuściłem. No właśnie mówię, że ten... To masakra z tym jest trochę. Ogólnie... to klatkę sobie wezmę i najwyżej odepnę tutaj prasę, zostawię na polu. Właśnie, bo by nie mówiliśmy, jak ktoś nie oglądał odcinka poprzedniego u Dawida, to prasę mamy pożyczoną od sąsiada jednego. Także no. No, musimy się spieszyć, że mu to później zaraz oddanie, mamy dużo kulieczki do pracowania. Także no, bo prasujemy wszystko w tym sezonie. Ej, tak, owiec sypie. Sypie owiec? Zajechałem w jedną stronę, już mam prawie pół tony. No to trochę tego owca tam będzie też. No. Ale tam było... Ci powiem, że na jedną przyczepę to nie wejdzie na pewno. No bo słuchaj, tam też te pole lepiej było zrobione, bo tam chyba orka... One chyba było zaorane. Tam chyba tylko jedynie wapno nie było. Także... Tutaj wymaga wapno tylko. No właśnie, także tam już jest lepiej. Z tym. Także no. Ja mam 21 minut, może ja to nawet... Prasuje wszystko na tym polu? No, akurat jak kończy się zboże, to szybko wylatuje, ale jak się zaczyna, to od razu leci. No, to właśnie jest lipa. To tak jak mówiłem. Ale Władek kopci, nie? To będzie Władka naprawić, widzę, bo kurde, uszkodzenia już też takie. Już ponad połowę. Także no. No, mieliśmy ponaprawiać na żniwa, ale pieniędzy nie ma, wiecie jak to jest. No. Spłukani jesteśmy, żeby chociaż zostawiliśmy na chleb chociaż. Właśnie. Bo ogólnie... A jak będzie taka bida totalna, to z naszej pszenicy pojeździmy traktorem i mąkę już to sami zrobimy. Tak, ale ogólnie mega jest tutaj ciężko z przewijaniem i opłatami, ponieważ na przykład przewinięcie jednego miesiąca to zabiera nam ile? 700 600. Czy 800? 600 albo 700. Po prostu co dzień. Na hektarze, a my mamy tylko 1,5 hektara, to sobie wyobraźcie, jak my będziemy mieli 5 hektarów, to nam to będzie brało 5 tysięcy? No, także naprawdę to dużo pieniędzy musimy tutaj przez dużo tutaj cały czas sobie zażyczył. Tak. Niestety tak. Gmina, nie wiem, kto tam dysponuje tym. Także no, tak to wygląda. Kurde, trochę ciężko będzie jechać z tej kostki. Czekaj, chcę to przerzucę, o. No. A może jednak wejdzie na tą, kurde, nie wiem, a może wejdzie. Jak nie wejdzie, to najwyżej, no bo już nie będziemy sypać chyba owca na ziemię. No, chyba nie, bo nie będziemy mieli... Chyba, że weźmiemy, wiesz co, weźmiemy na wóz najwyżej, bo z wozu nie będziemy korzystać, bo z niego, bo jest on jaki jest. To na wóz nie wejdzie. No właśnie, tylko że tam... Bo ja mam połowę i skosiłem połowę tego długiego kawałka dopiero i już mam tonę, na wóz wchodzi dwie. No to kurde. No to musimy przyczepę zasypać, więc... Ale to jest fajne, kurde, silosu nie mamy, musimy gminić, gdzie to wsypać. No, bo jeszcze miejsca nawet nie mamy. Właśnie. To jest fajne. Dobra. Tu mamy przejazd jeszcze do zrobienia. A jak nie, jak nas zmusi do tego, to pojedziemy i sprzedamy po słabej cenie. No. Bo w realu też tak jest, jak nie masz gdzie, no to jesteś, można być frajerem i spadasz po niskiej cenie, sprzedajesz. No. Można i tak. Bo teraz owiec po ile by był? Czekaj, zaraz to zobaczę. Teraz owiec jest za 800, a najwyższa cena to jest 1100. 300 byśmy płacili na to, nie? No to tak sporo. No ja jak na tą serię to sporo. No. Każda złotówka się liczy tak naprawdę. No, no bo tutaj
No teraz bym tonę sprzedał i byśmy zarobili, a teraz mam tonę 200 i byśmy zarobili tysiaka normalnie, a teraz jakbyś mi sprzedaje to 700. No to już się robi. Wiadomo. Jak ci idzie to pracowanie? No robię ogólnie ostatni przejazd. No ja robię ostatni przejazd, jeżeli chodzi o tutaj ten krótszy kawałek. No. I z tego krótszego kawałka, w sensie z tego długiego kawałka, wiesz, tego pierwszego zaraz. No. No to sypu nam tonę 500. Pełniutki, idealnie zbiornik jest. No i zarobisz. Kurde, to kostkę przesuwam. Idealnie, 1496. O, no i dobra, ogólnie ja skończyłem prasować, zaraz skończę w sumie, prasować te pole i pojadę sobie zbierać. I wysypać, żebyś nie widział. Dobrze, pojadę sobie zbierać jeszcze klatko chwilę i będę sobie kończył. No, jako tako przetrwałem ten odcinek. Dwa razy będę musiał wyciąć, bo mnie dotkało, w sensie, wiecie. Ale da się jakoś nagrywać, nie? Bo rano jak wstałem, bo mieliśmy to wiele wcześniej nagrywać, ale kompletnie jak wstałem, to nie byłem w stanie, nie? Bo kurde, zakatarzony byłem. Kaszel miałem taki, że normalnie bym wypluł skrzela. Puta. Także no naprawdę masakra. Dobra. Teraz tak, odczepię sobie tutaj tą prasę. O, elegancko. I sobie teraz polecę, że tak powiem. Jezu, dobrze, ci tu nie ma. A co ty tam byś zrobił już? Połapałem ci później, jak ja to wysypywałem. Dobra, jadę. Ważne, że jest ładnie wysypane. No dobrze. A co, na dwójeczce ładnie zjeżdżam tym władkiem. Dobra, no, czekaj. No ty pacanie. Gdzie ta klatka jest? A ja nie. Co się tam stało znowu? Czekaj, bo jadę i dojeżdżam do bramy naszej. Jeszcze nie wyjechałem. Gdzie jest na klatka? Tą na drogę. A, tutaj zostawiłem, dobra. Ej, dojeżdżam do naszej bramy, jeszcze nie wyjechałem na drogę. No. I widziałem, że auto jedzie od lewej i myślałem, że ono przejdzie, a ono nie. Zatrzymało się idealnie na naszym wjeździe. O kurde. Dobra, o, dobra. Ja sobie tam jeszcze się przebiegnę zaraz. O, elegancko podobnie. Tak, sypiemy. Idę się przebiec, zobaczę co ty tam robisz. Jak ja tutaj sypię. Jak tam ci idzie. Dobra. Kurka, mój wisła. Ty, tej słomy tu sporo jest. Spore te pokosy nawet, w porównaniu do tamtych. No. Chyba, że mi się wydaje przez ściernisko, ale też możliwe. Ale mi się wydaje, że większe one są. Dobra, tu widzę łowiec, ładnie sypie. No, no to jeszcze został ci tutaj ten kawałek do skoszenia i będziesz miał skoszone. Także spoko. Dobra, ja idę dalej to robić swoją robotę. Dobra, widzę, będzie dłuższy trochę odcinek dzisiaj. No to możesz zrobić dłuższy. Dobra, wsiadamy i lecimy. Ale to jak tyle nawet nam sypło 5,5 tony, a jak damy tam wapno i to zaoramy, to z 8 może będzie 7. No myślę, że tak. O, tutaj już tak wysypał. Myślę, że będzie dobrze. Nie no, na przyczepę chyba powinno wejść, bo na przyczepę wchodzi chyba 3900. No to na przyczepę wejdzie, spokojnie. No. Dobra, lecimy. Już nie ma czasu, kurde, składać tej klatki, zaraz to składać. To dobra, tu wjeżdżamy sobie. Ty, jest tych kostek tu trochę, ci powiem. No jest. Dobra. Nie wiem, władka gasić? Albo dobra, nie. Ja. Albo dobra, zagaszę, bo tu paliwo przecież. Ej, jakby to było w realu, to bym na pewno dostał już opieprz od tego gościa w aucie. A co żeś zrobił? Gość akurat jechał, a ja cofałem wistuną. I jak on podjechał maską, to mi akurat słoma jeszcze wyleciała i mu na maskę wyleciała. No na maskę mu nie wyleciała, tylko na drogę, ale w realu to by się na masce zatrzymała. Tak. Przekolorowałbyś mu samochód. Na żółto. No. Ej, ale chyba mi się wydaje, że większe te pokosy są. No też mi się tak wydaje. Znaczy to się może wydawać też przy ściernisko, ale ogólnie mi się wydaje, że... Ale ogólnie mi się tak wydaje, że jest większe. Także no, ale z owsem w sumie przecież więcej słomy w farmingu niż pszenicy, także na pewno.
Także tam też tej słomy trochę Ty będzie. Właśnie znaleźliście klapki od zbiornika, nie otworzył. Czekaj. Bo widać idealnie wtedy, jak się sypie do zbiornika. O. Kurde. Bo ogólnie, słuchaj, bo, no bo trochę zostawimy tych kostek dla siebie. A resztę sprzedamy, nie? Ja jestem ciekaw, ile za to somę nam się uda zarobić. Kurde, jak obstawiam, że niedużo, ale chociaż na chleb. A właśnie moim zdaniem trochę powinniśmy zarobić za to somę. Według mnie nie, bo cena na normalnym jest taka średnia. A po ile co jest słoma? Zaraz zobaczę. Najwyżej 88. A w tym no to momencie, nie jest w tym momencie jest 67. A, 67. 67, ale jest ten wskaźnik do góry, czyli rośnie. No. No, ja myślę tu... Bo ja też nie wiem, ile zostawiłem ale dla 88 siebie. za tonę, czyli musimy sprzedać 3 kostki, żeby dostać niecałą stówę. No. Nie wiem, no myślę, że trochę tych pieniędzy to dostaniemy, no. Zawsze tam jakieś... grosz do grosza i wiadomo. No, raczej zawsze tam jakieś pieniądze będą. Oj. Na oko to tak... Jak tonę 500, no tak może 2700 będzie tego owsa. O. Coś takiego. Bo w tym momencie jest 2300, a jestem gdzieś w połowie. Więc... No. Ale ja jestem naprawdę zadowolony, bo szczerze nie spodziewałem się, że aż tak dużo tej pszenicy sypnie. I owsa zresztą też widzę, że będzie sporo. Także mimo, że te pola nie są poogarnione, to w miarę to sypnęło, nie? Także no tak. Nie jest jednak tak źle, jak myślałem, że będzie. Kurde, chcę to tak ładnie ułożyć. Ale kurde... O kurde. A, bo to nie podsunąłem tego. O. Da radę? No. Wejdź. O, dobra, ile to się trzeba namęczyć, żeby to ułożyć jakoś ładnie. Czasami. O. Dobra. Ale moim zdaniem fajnie by też tutaj leśnictwo wyglądało na tej serii, moim zdaniem. Zobaczymy. Bo ogólnie tutaj klimat też by był fajny. Leśnictwa. Może i tak. Także no, zobaczymy. W przyszłości myślę, że kupimy ten las i zrobimy tak, jak mówiłem wcześniej. I moim będzie to fajnie wyglądało. Także... Także no. Dobra. Ogólnie dzisiaj tego też nie będę rozładowywał, bo to rozładowywanie to nudne by było. Znaczy w sumie wrzucanie na stole to... Ale już to zrobię poza odcinkiem, a ty co byś u siebie robił? Ja albo obornik i chyba orka. Obornik i orka? No dobrze. No to już będziemy po żniwach. Bo my owiec do skoszenia i tyle. Bo ja już został mi ostatni przejazd i koniec. No. Ej, będzie 3 tony prawie, że. Bo mam prawie drugi cały zbiornik. No to jest spoko. Także naprawdę... jest dobrze. A w następnym sezonie to będzie nam sypać dobrze, bo to, jak porobimy to wszystko, wtedy będzie może nawet będzie trochę więcej niż 3 tony. Tak, będzie więcej niż 3 tony. Muszę teraz się wycofać, bo mi nie wejdzie do drugiego pełnego zbiornika. Jo. Dobra, to ogólnie już napełniłem to klotkę. Prawie, więc już powoli sobie będę kuncił. 35 minut odcinka wyszło. Także dosyć sporo. Więc fajnie. Moim zdaniem git wyszedł. Także no. No, kurde, wejdzie ta kostka. Chciałem to tak ładnie ułożyć. O, dobra. Udało się spoko ułożyć. W sumie jeszcze mogę na gospę wrócić. Chociaż tu, ej, bo tu można jeszcze ułożyć jeden ten. Chyba się zmieści. Ja sobie zobaczę. Z ciekawości. Będzie się dało zamknąć? Będzie się dało chyba. Bo nie wiem, jak ty to układałeś, ale możesz przyjść zobaczyć, jak ja to ułożyłem. Moim zdaniem no najlepiej, jak się dało. To, żem ułożył. A ty układałeś w ten sposób.
Ja układałem sobie, o, ta patrz, tak jak żeś teraz ułożył, no. Te, nie, chcę się tylko, że na płasko w tą stronę i jedna w tą stronę. Mhm. No dobra, to co? Możesz się tu ładnie ustawić koło łapka. Czekaj, moment, chcę skosić ostatni przejazd, żeby było skoszone na odcinku. A dobra, to skoś. Ten ostatni przejazd. Ale pizgła ta rura. Się przestraszyłem. No strasznie głośno ona tak wali. No. Dobra, tu widzę już kolejne. Elegancko będziemy mieli pożniwa już. No. Jeszcze sianokosów w ogóle żeśmy nie robili. No, jeszcze będziemy sianokosy robić w tym sezonie. Na pewno. Ale to ja raczej nie chcę. A ja sobie bym zrobił. Wiecie, to ładnie wyglądać. Zobaczymy, dobra. Ja już podjażdżę, tylko sobie podcieskę, niech się to wysypie. O, jeszcze 100 kilo, czyli 3 tony i 100 kilo. O, no i... Mamy w sumie naszego tej... Owca. Można zrobić nawet tak. Oj. Powiedzmy, że tak. O. Dobra, idę. O, dobra. Nie no, moim zdaniem fajnie to ułożyłem. Także... A ja to się... Także no, więc co? Na dzisiaj to by było wszystko. Jeżeli odcinek się spodobał, to zostawcie oczywiście łapę w górę i trzymajcie się do kolejnego i cześć! Bye!